Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Znowu gramy w Gremliny 2 na Pegasusa. Robi się ciężej. Poprzednio walczyliśmy z jakimiś myszami, nietoperzami, pomidorami. A tym razem już mamy Gremliny. Nie pamiętam, czy tamci przeciwnicy z poprzednich rund nam powrócą. Wiem natomiast, no, że właśnie tu będzie bardzo dużo tych Gremlinów. Tu jak widzicie są latające Gremliny. I co ciekawe, te gremliny mają różną liczbę życia. Raz jedne są na 2 uderzenia, raz na 3 i to tak nie wiadomo za bardzo, o co chodzi. Okej. Jego zabicie, no wiecie, po prostu można go tak uderzyć, ale czy mi się chce? Szczerze mówiąc, chyba nie. Chyba sobie właśnie użyję baloniku. Są dwa takie bydlaki. Przy czym tego drugiego można już o wiele łatwiej ominąć. Można oczywiście je tradycyjnie zabić, ale to jest dosyć wkurzające. Musiałbym tam cały czas skakać. O! Muszę też się zastanowić, co zakupić ze sklepiku, ale chyba życie. Znaczy w sensie nie serce, tylko wiecie, życie takie zwykłe. Bo nie mam. W ogóle ciekawe, to jest chyba pierwsza gra w ogóle na Pegasusa, w jaką grałem, gdzie... Jezu. Co tu się dzieje? Czemu to się zacina? Nie wiem. Ale już jest dobrze. To jest w ogóle pierwsza gra na Pegasusa, gdzie zaczynamy z zerem żyć. Sami zobaczcie, nie? Okej, strasznie mi się nie podoba ten latający gremlin. Fajnie jakby go nie było. O właśnie. Zaraz bym się bał, że spadnę czy coś. Okej, czy tu będzie skaczący? Tak, tu będzie skaczący, tak coś czułem. No i czasami jest tak, że 4 razy je uderzę i wtedy dopiero giną, a czasami 3 i koniec. O właśnie, teraz na przykład były 3. Dobra, mam na razie 4 życia, więc jest dobrze. No nie! 3 życia i... A dobra, balon. Trochę żałuję, że 2 balony zużyłem, ale cóż. Kupimy sobie to. Tak, tak. Dobra, ciśniemy dalej. Tu będzie 2 Tomków Jastrzębowskich deskorolkarzy. O właśnie. No, jednego zabiłem. A tu z kolei jest często tak, że jedni są na 2 uderzenia, a jedni są na 3. I to też nie wiadomo czemu tak się dzieje. Od czego jest to zależne? Boże święty. Najgorsze jest to, że oni mogą przez te kolce przechodzić. Wkurzające to jest. Ten się zawiesza. Rzadko się zdarza, żeby się nie zawiesił. No trudno, takie jest życie. Nie będę z tego powodu płakać. Że nie było fair. O, dobra. Panie Gremlin. Czy ja go trafię? Zawsze trafiałem, nie? Teraz to już na pewno. O, dobra, dostał raz. No! No giń! O, teraz już ostatni... O, dobra. Tak było od razu. Kurde. No. To już za chwilę będzie meta, tak naprawdę. No, jest i meta. Mamy 4 życia, więc dobrze. I teraz będzie boss.
Trochę straszny ten boss jest. Okej, mamy takiego dużego gremlina, który skacze i atakuje nas szponami swoimi. Ale to właściwie wszystko, co on robi. Nie ma w tym jakiejś wielkiej filozofii. Trzeci boss jest całkiem podobny do niego, tylko że ma jeszcze karabin. Ale grafika jest chyba mniej więcej ta sama. Zresztą te gremliny są bardzo podobne do siebie, nie? Nie musimy się też za bardzo bać o życia, w tym sensie, że w następnej rundzie będziemy już mieli wszystkie cztery, oczywiście jeśli kupiliśmy cztery, czwarte. No, mając takie strzelanie jak ja mam teraz, ten przeciwnik jest raczej łatwy. A nie musimy się spieszyć, nie mamy tutaj żadnego limitu czasowego, prawda? No, i myk. Do widzenia. A teraz dobyliśmy nową broń, spinacz. I dlatego właśnie nie chciałem ulepszać tej, bo i tak w świecie trzecim bym nie miał tych spinaczy. Okej, jesteśmy teraz na planie filmowym. I tu są dosyć wkurzający przeciwnicy. O nie. Te wychodzące łapska strasznie wkurzają. A poczekamy. No nie! Czemu to się zacina? Nie rozumiem, dlaczego to się zacina? Boże! I właśnie przez takie buble, przez to, że ten emulator nie chce ze mną współpracować. Nie wiem czemu, pierwszy raz mi się to zdarza. To już straciłem dwa życia, także spoczko. No ale dobra. Ty się zaciąłeś, stary. Więc do widzenia. O, sklep. Z takiej okazji to ja nie mogę zrezygnować. Kupimy sobie ulepszenie. Teraz będę mógł ich rozwalać szybciej. A i na bossa pewnie by się to przydało. Okej, tego momentu nie lubię, to są te dziwne bomby. Strasznie wkurzają. Są jeszcze dwie, nie? Dobra. Tak, to jest zabawne. Okej, myślałem początkowo, że to jest jakaś broń, ale nie. To po prostu zwykła kamera. Nie! Okej, to jest dziwne. Mógłbym też ich rozwalić, ale dobra, skoro ich już ominąłem, to... Okej, tu będą też te łapska i jakieś takie... To nie są nietoperze, tylko właśnie... Czy to nie są po prostu skrzydlate gobliny? Bo takowy był. Takowy goblin był. Nie, prosiłbym o zaprzestanie robienia takich wirów. W sumie nie wiedziałem, że on robi te wiry. Nigdy na tyle długo nie trwał on przy życiu w mojej obecności, żebym mógł to zrobić. O, udało się! Dobrze, moi drodzy. To jest ten moment, kiedy ja kończę. Przeszliśmy trzy rundy, mimo że ta środkowa to był sam boss. Ale myślę, że na tym etapie możemy sobie zakończyć. Żegnam się z wami bardzo serdecznie. No i do następnego.